Witam wszystkich fanów Sixpack TV. Wznawiamy serię, gdzie trenuję ze swoimi podopiecznymi i nie tylko, także zawodniczkami. Pod ostatnim komentarzem najwięcej lajków zebrała pewna dziewczyna, z którą chcielibyście zobaczyć, żebym trenował, więc po to jesteśmy, żeby spełniać wasze zachcianki i marzenia. I oto dzisiaj trening będę wykonywał z Paulą. Dzisiaj na treningu będziemy trenować barki i triceps, więc zapraszam was do oglądania. Może czegoś się nauczycie, a głównie będą to głupoty. Pozdro. Dobra, pierwsze ćwiczenie, jakie wykonanym będzie to wyciskanie hantli na stojąco. Zrobimy sobie tu około 3-4 serii do 12 powtórzeń. Możliwe, że będzie progresja, to jeszcze zobaczymy, jak nas fantazja poniesie, więc zaczynamy. Najpierw oczywiście robimy to mniejszym ciężarem, bo warto się odpowiednio rozgrzać, co wcześniej zrobiliśmy, natomiast i tak zawsze przed takim ciężarem właściwym wykonuję przynajmniej 2-3 serie ciężarem pośrednim. I tak też tutaj zrobimy. Będziemy się starali trenować na zmianę, w razie czego tak, żebym ja mógł Pauli pomóc, gdyby była taka potrzeba, albo gdyby... Nie pomagasz. Proszę? Nie pomagasz. No bo jeszcze nie potrzebowałaś. Dobra. Dobra. Ja sobie wezmę 12. Ja to się złamię, ja ci nie pomogę. Dobra, to było leciutkie. Ja na wczorajszym treningu zrobiłem mocno nogi i klatkę, więc nieco czuję przynajmniej klatkę przy rozciąganiu. Myślę, że dzisiaj nie będzie wielkiego szaleństwa. Bardziej pokażemy wam, jak to wygląda. No i tak jak mówię, po to też nagrywamy te filmiki, żebyście mogli patrzeć bardziej na dziewczyny niż na mnie. Dyszka. Nie będę dzisiaj szalał specjalnie, także nie spodziewajcie się fajerwerków, jeżeli chodzi o ciężary. To mój ostatni. W razie czego zawsze jestem jak anioł stróż z tyłu. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Pomóż. 10. Pomóż, a nie dotykaj. Raz i hop. Dobrze. Jakby to powiedział Karol Małecki, ale lekkie. 5, 6, 7, 8, 9, tak jest. Koniec. Dycha? Ok. O to właśnie chodzi, by pomagać innym. Okej. Okay. Pamiętajcie, tam gdzie kończy się twój trening, ja dopiero zaczynam się rozgrzewać. 3. Chodź. 5, 6, do 10 jedziemy. 7, 8, 9. Pięknie. Pewnie jesteście ciekawi, co to za mieszanka. Otóż podczas treningu piję Vitargo, aminokwasy rozgałęzione i glutaminę. Także nie dość, że smaczne, to przy okazji daje mi niezłego kopa podczas treningu. 2, 3, 4, 5, 6. Ale lekkie, chociaż w sumie nie. U niej już
te mięśnie dobrze widać, jak pracują podczas treningu. U mnie też to widać, ale założyłem dzisiaj długą, znaczy z rękawem koszulkę, więc nie zobaczcie tego. Normalnie wszystko byłoby widać. Ja tak naprawdę jestem jeszcze za bardzo ulany, żeby chodzić w tanktopie. Poczekajcie jakieś 9, 10 do 12 tygodni i też będzie coś tam widać. No jeszcze nie. No dobra, 15. Osiem. Dycha. Raz. I dwa. Okej. Kolejny łyk napoju mocy. A w przerwie Paula sobie zrobi sama. No, a weź mi ten bluzeczkę obciągnij, co? Co ci się stało? Bluzeczkę mi obciągnij. Obciągnąć ci koszuleczkę? No. Znowu jej wyszedł, także chyba muszę tak stać. Dopierniczę ci zaraz handlą. Ach, te dziewczyny. To. Tak się trenuje z Piotrkiem. Pytam, robimy stałym ciężarem? Tak, robimy stałym ciężarem. No i już sobie zwiększmy. Bo po prostu... A potem mówi, że my jesteśmy słabi. Po prostu poczułem taką potrzebę, no. To ja też poczuję potrzebę. Mikroporcik ci wyszedł. Poprawić ci? Nie, spierdniczaj. Dość nietypowe i mało spotykane ćwiczenie. Pewnie większość powie, że nie działa, albo nie czuć, albo że czemu taki mały ciężar. To spróbujcie je zrobić na siłowni i dopiero skomentujcie. No te czwórki to już są mocne. Tak daje popalić, co ty? No. Aż, tak, aż takie pieczenie niesamowite czuć. Jak łabędź zrób ładnie, a nie jakaś kura. Jak łabędź? No, jak robię łabędzie. Przy pozowaniu trzeba pozować jak łabędź. Zademonstruj bikini. Zapraszam na warsztaty z pozowania. Jutro, godzina 11:30. Ten film się pewnie jeszcze nie ukaże do jutra, a jutro są warsztaty. Mocno! Ostatni! O kurde. No, a jeżeli będziecie próbować na przykład zrobić to ćwiczenie u siebie na siłowni, to naprawdę, przynajmniej do tego ćwiczenia ego zostawcie w szatni, bo jeżeli dobierzecie zbyt duży ciężar, to większość pracy będziecie wykonywać mięsień czworobocznym, tak zwanym kapturowym. Ale nie o to w tu chodzi. Chodzi o to, żeby na tyle potrafić utrzymać napięcie bocznym aktonem mięśni naramiennych, żeby właśnie dodatkowo go nie angażować. Oczywiście przy unoszeniu zawsze on pracuje, ale starać się, żeby ta praca była minimalna. I dodatkowo napinamy brzuch po śladek, żeby cała tutaj tu wszystko usztywnić i pracować tylko tą częścią, a nie pomagać sobie gdzieś tam biodrami, jak często widać gdzieś na siłowni. A to ja chyba trochę pomagałem. No i co jest tutaj bardzo ważne, jak widać u Pauli delikatnie, ale bardzo wiele osób również używa mięśnia czworobocznego do trenowania tylnego aktonu. Tak na dobrą sprawę, tylny akton
pracuje maksymalnie, znaczy jego maksymalne spięcie występuje wtedy, gdy łokieć nawet nie sięga nam linii barku, jeżeli go odwodzimy do tyłu, więc wykonując o w ten sposób, angażujemy głównie plecy i dlatego niektórzy tu robią 15, 17, 20, natomiast jest on dość słabym, jeżeli chodzi o cały bark, jakby dość słabym miejscem, więc powinniśmy go trenować małym ciężarem, przykładać się do niego po to, żeby bark był cały kulisty, a nie powiedzmy ścięty tył i dopiero boczny i przedni aktor. O, wolę więcej ruchu nawet zrobić, a mniejszym ciężarem. No. Gdybym, mówię, był bardziej docięty, to bym wam to zaobrazował, ale chodzi głównie o to, żeby nie angażować pleców, czyli nie ściągać łopatki, nie zbliżać łopatki do łopatki, a wykonać tylko ruch odwodzenia ramienia w bok. Wtedy, tak na dobrą sprawę, ten tylny akton pracuje nam najmocniej. Natomiast mówię, no Paula jest dość mocno docięta, więc tak czy siak widać, że delikatne ruchy, jeżeli chodzi o mięsień czworoboczny, występują. Delikatnie ta łopatka też się cofa, ale zobaczcie, jak mocno pracuje ten tylny akton. Następnym razem musisz mieć koszulkę na ramionczkach, żeby pokazać właśnie, czy angażujesz, czy nie angażujesz. Powiedziałem, że zrobiłbym to, gdybym był bardziej docięty. Więc musicie poczekać. Jak poczekacie jakieś 4 miesiące, to nagramy powtórkę tego oto treningu i ja pokażę już wtedy, jak to powinno tylko wyglądać. To będziesz robił z dwójkami dla bezpieczeństwa. Chyba ty. Ponieważ zazwyczaj organizm ma coś takiego, że jeżeli dana partia, o którą trenujemy, a staramy się ją mocno wyizolować, jest zmęczona, to włącza inne mięśnie pomocnicze, aby jakby wyrównać siły. To tak jak można powiedzieć troszkę w aucie z napędem na 4 koła, który jest dołączany, jeżeli automatycznie, jeżeli jest dołączany, więc jeżeli jest jakieś ryzyko poślizgu i tak dalej, to bardzo często ten dodatkowy napęd się załącza, albo przy jakimś, bo zazwyczaj też jest różne rozłożenie tam procentowe na przednią czy na tylną oś, kiedy któreś koło się ślizga, ono jest jakby wyłączane z pracy i pozostałe dostają jakby mocniejszego kopa. To tak jest z ciałem. Mam nadzieję, że zrozumieliście anegdotkę. Przesłanie. Powinniśmy przejść do tricepsu, a ja nadal czuję, że jestem jeszcze niezmęczony, ponieważ zazwyczaj wykonuję więcej tych ćwiczeń na barki. To robimy jedną bonusową serię, czyli wyciskanie Paulą. Dobra, wystarczy, możemy przechodzić dalej. No i przechodząc do tricepsu, wykonujemy najpierw pompki w oparciu o ławkę. Pauli chyba ulubione ćwiczenie na triceps. Ja akurat rzadko wykonuję, wolę robić pompki na maszynie do dipsów. Żeby było ci ciężej, to może coś ci tu rzucić albo siąść. Nie trzeba. Nie trzeba. Fitness plażowy. Lekko, łatwo i przyjemnie. Tak powinny wyglądać treningi. Nie no, żartuję. Zrobiłeś tak szybko, że jeszcze nie zdążyłam się odpocząć. Szybki bil jest. Fajnie, fajnie. Nie no, wchodzi tak, po 20 powtórzeniu wchodzi. Chyba jedno też z rzadziej wykonywanych ćwiczeń na siłowni, natomiast świetnie angażujący triceps. Bardzo często spotykanym błędem jest gdziekolwiek się oparcie albo oparcie się nawet nie stanowi takiego błędu, jak trzymanie w ten sposób, czyli łokieć jest dużo poniżej linii barku.
i wykonywanie takiego ruchu, albo nawet o wręcz, nie wiem, jakiegoś takiego wiosłowania, ciężko mi to nazwać. Natomiast tak jak robiła to Paula, łokieć powinien być maksymalnie cofnięty do tyłu. Ja zazwyczaj startuję z uchwytu młotkowego, natomiast wykonuję trzy wyproście rotacje na zewnątrz. Kolejnym błędem, który możecie zaobserwować, jest nadmierne zgięcie, czyli też użycie takiego nabierania wody, rozbujania i nawet kiedy ten łokieć jest mocno cofnięty w tył, ogólnie powinniśmy maksymalnie tą rękę jakby zginać do momentu, kiedy, albo nawet przed momentem, kiedy ciężar jest bezwładny jakby. Czyli jeżeli już nie czujemy napięcia na tricepsie, nie zginamy mocniej, bo wtedy on jest praktycznie już nieużywany, odpoczywa sobie, więc tu prostujemy, zginamy maksymalnie dotąd, nie nabieramy tak zwanej wody i nie wykonujemy takiego mocnego szarpnięcia. No i jak to zwykle bywa z dziewczynami, gdzieś uciekają i muszę później robić sam trening. I czego ty jęczysz? No i przyszła, jeszcze Czemek nie zdążyliśmy nagrać. A co chciałeś? No ja już jestem, to możemy. Uciekłaś dzieci. Co? A jajeczko. School crushery robimy. No to róbcie, to mam iść już, tak? Nie. A co? No miało być, że cię nie ma i zaczynam robić, ale później dochodzisz. Ale okej, nie udało się. Spaliłam akcję. Za szybko przyszłaś. No i dobra, no to robimy, jak już powiedziałem, school crushery. Okej, właśnie skończyliśmy trening barków i tricepsów. Można powiedzieć, był lekko okrojony od mojego standardowego, natomiast tyle mieliśmy czasu, to tyle wykonaliśmy go. No i co? Zostawiajcie pod filmikiem komentarze, z kim byście chcieli zobaczyć, żebym następnym razem trenował, a postaram się to spełnić. Oczywiście w kręgu na razie Polski, nie wybiegajcie tam gdzieś, że z Michelle Levin czy tak dalej, bo to może być ciężko, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o polskie zawodniczki, możecie śmiało pisać. Jeżeli się uda, gdzieś blisko, na przykład teraz będą targi FIWE, będzie dużo zawodniczek, my też tam będziemy, więc może uda się taki trening dla Was nagrać. Także piszcie, czy Wam się podobało i kogo byście chcieli zobaczyć następnym razem. A czemu nie zawodników? Bo ja jestem z zawodniczkami. No, cześć.